pełna tekst doktora Piotra Brzezińskiego, pracownika Wydziału Kulturalnych Historii w Gdańsku o operacji Mera. Jest to operacja zatrzymania członków Komisji Krajowej w sali Brawa, gdzie w tym miejscu, w którym znajdujemy się, odbywało się posiedzenie Komisji Krajowej. Następnie członkowie Komisji Krajowej byli zatrzymywani w Grand Hotelu, jak również w hotelu Monopol, a także w ramach operacji internowania w innych miejscach. Panie doktorze, zadam się teraz do pana doktora Piotra Brzezińskiego. Jak pan myśli, czy taka forma popularyzacji historii właśnie poprzez tego typu wyszły jest przydatna? Szanowni Państwo, myślę, że tak. Natomiast kiedy zapoznawałem się z tekstem tej broszury, Państwo mi wybaczą, że nie myślałem o Państwa, tylko myślałem na temat, myślałem przede wszystkim o młodzieży, na której stan wojny to już nie jest zamierzchła historia, to jest prehistoria. Tutaj makieta Stoczni Gdańskiej. Bardzo trudno jest. A tu doki, w których się budowało starcie. No, witam, Pomorska Telewizja Narodowa. Mamy tutaj, widzę, działacza jednego. Teraz podejdziemy do niego i poprosimy o parę słów prawdy. No to szykujemy. Można pana prosić, panie Bogusławie? Jesteśmy w sali BKP dzisiaj, 13 grudnia. Nie udzielę wywiadu, bo... No nie wywiadu, tylko porozmawiamy, stań tutaj. Bo do wielkich telewizji pa się nie dopa. Wielcy mają zabezpieczone. Wielcy takich nie biorą jak my. My tu przecież się dobrze znamy, bo działaliśmy w latach 80. i później też w Solidarności. Ja byłem przewodniczący Solidarności w spółce Olikon, a wcześniej w 80. roku przywódcą strajku w Ośrodku Badawczo-Rozwoju Meprozet w Gdańsku, gdzie potem byłem tutaj na sali BKP jako przedstawiciel Zakładu Pracy i współpracowałem blisko z Andrzejem Gwiazdą i z jego żoną też. A pan co robił? Ja byłem zwykłym żołnierzem na służbie Rzeczypospolitej, wolnej, suwerennej, niepodległej. Jak to rozumieć? A jak powiedziałem, jestem dalej na tej służbie. A co pan w 80 roku, jak pan pamięta 80 rok jeszcze? Nie mówię o grudniu 80, tylko 80 rok, sierpień. Bo to było, to właśnie się działo w sali BHP ten czas. Powiedzmy sobie, że nie byłoby sierpnia 80 roku, żeby nie było grudnia 70. No to powiedz mi, jak w grudniu, jak się zastał stan wojenny, co robiłeś wtedy, gdzie go spotkałeś? W grudniu 80. 70. W grudniu 70 nie było stanu wojennego. Nie, nie, był, no, były rozruchy grudniowe i był stan wojenny, znaczy stan wojenny nie był, no, no, była wojna, no. Byłem pracownikiem. Jaruzelskiego z narodem była. Byłem pracownikiem Stoczni Gdańskiej, numer ewidencyjny 49103. Imienia Lenina. Tak jest. No. Byłem robotnikiem. Gdzie pracowałeś? Na Wydziale W2. W2, co tam robiliście? Monterem rociągów. Który wprost pracował tak jak setki innych pracowników, ciężko. Węże, rury na plecy i do roboty. Współpracowałem z Anną Walentynowicz na Wydziale W2 prefabrykacja, ale to już jest historia. Miałem świadomość, że stoczniowcy mogą mieć wpływ na rozwój PRL-u i z tą nadzieją, żeśmy harowali. Walczyli. Harowaliśmy ciężko i nie było żadnych wówczas przydupasów partyjnych, którzy próbowali się podczepiać, ślizgać na plecach, na plecach robotników. Kiedy nastał słuszny protest robotników w grudniu 1980 roku, trzeba było stanąć do walki. Przejdźmy na inną salę, bo tu hałas. Przepraszam. No to zaraz moment, powiemy dalej. O, tutaj, tu jest spokojnie, proszę pana, można cisza. Tutaj, bo tu można rozmawiać, a tam jest hałas. Także proszę pana Bogusława. No chodźmy tu. No i teraz dokończ to, co zacząłeś mówić. No i w grudniu, kiedy trzeba było stanąć w walce o prawa pracownicze. Mówimy o 70 roku. No w grudniu 70 trzeba było stanąć o prawa pracownicze. O prawa i wolność ludzi pracy, bo przecież o to chodziło, że
nie zawsze chodziło o kiełbasę. No tak. A wczoraj, a wtedy, tuż przed świętami zdrożały, poszły do góry ceny żywności. Kiedy, teraz też idzie w górę wszystko. Kiedy gospodynie domowe szykowały się do świąt, no to zbrodnicza partia komunistyczna, PZPR. PZPR, jak ktoś zapomniał, to przypominam, podniósł, że tak powiem, opłaty, żeby Polakom się tak dobrze nie żyło. No i stanęliśmy do protestu w grudniu 70 roku. No i w tym grudniu 70 roku trzeba było stoczniowców zmobilizować. Tak. Nie wszyscy byli tacy chętni do strajku, aczkolwiek na wydziałach pracowniczych, na wydziałach produkcyjnych wielu było za. Ale jak przeszło do zastrajkowania, to niestety kręgi się wykruszały. No tak. Ja rozumiem, że ludzie się obawiali, dlatego że mieli w pamięci Poznań, Radom, ale niestety trzeba było stanąć i zawalczyć o prawo pracownicze. Co się stało? Bo tragicznie to się... Wyszliśmy z protestem do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pod komitet wojewódzki. Ale tam nikt nie chciał z nami rozmawiać. A robotnicy byli świadomi, że mają prawo występować. Przecież powiedzmy sobie oficjalnie. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, do jej fundamentem byli robotnicy. Tak jest, tak oni się na tym opierali. Tak mówili przynajmniej. A robotnicy nie zgadzali się z linią partii. I z tym stanem coś trzeba było zrobić. Byłem jeden z pierwszych, który się wdał do komitetu PZPR-u od strony kościoła Świętej Elżbiety. I nas wtedy zaskoczyło, że nam, kiedy serwuje się kiełbasę zwykłą, drobiazgowo się cokolwiek podaje, kantyna partyjna opiewała we siebie wszystkie dobra, żywnościowe, odzieżowe, wszelkie dobro, o których mogliśmy tylko marzyć, o którym mogliśmy tylko, że tak powiem, cicho marzyć, tutaj było w nadmiarze. I wtedy sobie wreszcie ludzie uzmysłowili, uzmysłowiliśmy sobie, że trzymamy na sobie garb komunistyczny. Rozumiem. No i co się stało później? Oczywiście za moją działalność podziękowano mi pracy w stoczni. Zwolnili cię dyscyplinarnie. Nie, to sprawa była bardzo skomplikowana. Ja na swoim koncie miałem wiele wniosków w pracy litowskiej. O, ksiądz Popiełuszko teraz będzie nam towarzyszył. No, możemy mówić dalej. Miałem na swoim koncie wiele wniosków pracowniczych. No, byłem stosunkowo, że tak powiem, dobrym, że tak powiem, pracownikiem, korzystnym pracownikiem. W związku z tym zaczęły się podchody. A jednocześnie zbiegło się to z wypowiedzią Gierka, który powiedział, nie szukamy, że tak powiem, winnych. Jakoś musimy ten problem rozwiązać. No, on mówił, pomożemy. Pomożecie. No, pomożecie. Znowu liczyli. Znowu was oszukali. Towarzysze. Znowuż nas wykiwali. Towarzysze. Cynicznie, w sposób perfidny. Wykiwano nas. Wykiwano naiwnie. Dobrze, wiemy, o co chodzi. Teraz powiedz, jak dzisiaj to wszystko po tylu latach doświadczeń i przykrych i trudnych, jak dzisiaj się czujesz w tej sali BHP? Gdzie jesteśmy? Dzisiaj mamy rocznicę stanu wojennego. Nie, powiem jeszcze więcej. W sierpniu 80 roku byłem współzałożycielem Solidarności. Też. Byłem co prawda pracownikiem tym razem stoczni specjalnej, wojskowej, stoczni północnej. Zmilitaryzowanej. Tam się o wiele trudniej działało niż w stoczni obok, cywilnej. Tam po prostu można było dostać kulkę w łeb. Kulę w łeb. No tak.
tam się zbiegały też interesy różnych wywiadów wojskowych. A my tutaj zakładamy solidarność. Właśnie. Żądamy wolności, żądamy prawa, żądamy, żeby wreszcie człowiek godnie żył, godnie. Uczciwie, nie kryjąc się, że tak powiem, po kątach, jak taki... No dobrze, no ale podsumujmy to, bo trochę musimy skrócić. I zapłaciłem także za tą cenę, bo byłem w komitecie strajku generalnego regionu gdańskiego razem z Stasiem Fudakowskim. Alojzy Szablewski to jasno napisał, zapamiętać te nazwiska. O dziwo, nie ubiegałem się o takie przywileje, a tam jest moje nazwisko na czele Komitetu Regionalnego Strajku Generalnego. Proszę bardzo. I zapłaciłem za to cenę. Aresztować. Trzech kolejnych więzień, Starogard Gdański i ława Kwidzyn. W Iławie w obecności ubeków powiedziano mi tak, jak pan nie przestanie działać w więzieniu, to pan znajdzie się na Sybirze. Nawet bez obecności widzenia z rodziny. Aż tak. Czy było to możliwe? Wszystko było możliwe. Wszystko było możliwe. Nie wiedzieliśmy, co będzie. Ale komunistyczna partia mogła zrobić wszystko. Dobrze. Nie, już nie ma, ale zostali po nich ludzie. Po płuczynem. Kundle dostali. Ci, którzy są dzisiaj na stanowiskach. I posłami są nawet. Są posłami, senatorami. Nie będziemy wymieniać. Są dyrektorami. Też. Są dyrektorami instytucji państwowych, publicznych. Jest to skandal. Jest to wyjątkowy skandal. No dobrze. Życzymy wszystkim zdrowych, wesołych świąt. Jeszcze nie koniec. Następnym skandalem jest, że stojący obok bramy numer 2 pomnik został zniszczony. Totalnie został zniszczony. Pomnik poległych strażników. To nie jest pomnik odsłonięty w grudniu 80 roku. Tamten pomnik został wpisany decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków do rejestru. Dzisiejszy pomnik jest ewidentny inny i nie ma żadnej siły, żeby to naprawić. A kto to zmienił? W jakim celu? Zielone ludki. Aha, rozumiem. Dziękujemy bardzo, pozdrawiam. Nie, to nie wszystko. bo mu się kończy kamera. Nasze pisma kierowane do pana prezydenta, do pana premiera, do szefa IPN-u niestety ze zdziwieniem nie działają w tej sprawie. A my powiedzieliśmy, że nie odpuścimy sprawy pamięci i symboli zbrodni komunistycznych. Są to symbole zbrodni komunistycznych. Trzeba o tym jasno powiedzieć. Kto mówił? Powiedz, przedstaw się. Bogusław Kazimierz Gołub. Prezes? Prezes Komitetu Pamięci i Ochrony Pomnika Poległych Stoczniowców. Członek Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego. Solidarność. Więzień, trzech więzień. Starogard Gdański i ława Kwidzyn. Dziękuję.